Jest to bardzo dramatyczna, bardzo szybko rozwijająca się reakcja, która może doprowadzić do zgonu pacjenta. Pierwszą rzeczą jest jak najszybciej powiadomienie służb ratunkowych, ponieważ czasami tylko to nam zostaje z możliwości. Jeżeli są pacjenci, którzy wiedzą, że są uczuleni, bardzo często mają ze sobą zestawy przeciwwstrząsowe swoje, gdzie są dla auto zastrzyku zestaw zawierający adrenalinę. I podanie tego, nawet jeżeli ten pacjent traci przytomność, a wiemy o tym, że można mu to podać, jest bardzo wskazane. Oczywiście w sytuacji, kiedy pacjent jest nieprzytomny, nie należy go poić niczym, nie należy go polewać wodą, wystarczy go ułożyć na boku, żeby zapewnić drożność dróg oddechowych. Natomiast jeżeli w przebiegu tego wstrząsu dojdzie do obrzęku dużego, krtani i oskrzeli, może być sytuacja taka, że on przestanie oddychać. Wtedy należy podjąć typowe czynności reanimacyjne, czyli oddychanie, jeżeli się to tylko da wtłoczyć to powietrze, oraz pośredni masaż serca. Zwykle pacjent staje się blady, zaczyna puchnąć gwałtownie. Obrzęk może dotyczyć okolicy ugryzienia, ale nie tylko. Może stać się to obrzęk uogólniony. Czasami występują czerwona wysypka z bąblami, czyli znana nam pokrzywka. Zwykle wtedy człowiek traci świadomość. Często, bo ma spadek ciśnienia, czuje się coraz gorzej, aż do stanu nieprzytomności.